Lustra pojawiły się wszędzie tam, gdzie bywa dużo osób. Po co? Zdradza nam pomysłodawca akcji uczeń Cieszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego i Jakub Hazuka. I chciałbym tak zwrócić uwagę na to ludzi, jak oni wyglądają, jak się zachowują na mieście, żeby też trochę się uśmiechnęli, żeby też zwracali uwagę na to, co robią przede wszystkim. Lustra pojawiły się na Bibliotece Miejskiej, Wzgórzu Zamkowym i na dworcu w Cieszynie. Na te lustra na pewno będą naklejone naklejki z różnymi hasłami, coś w stylu właśnie, też jesteś sztuką tego miasta. Chcę przykuć uwagę ludzi, jednak jeżeli się przechadzamy przez miasto i zauważymy nagle siebie w ścianie, to jednak zwrócimy uwagę. To mam na celu właśnie zwrócić tą uwagę i chciałbym, żeby ludzie jednak też się zastanowili, dlaczego to powiesiłem, dlaczego są takie teksty i myślę, że choćby parę osób się uśmiechnie, to dla mnie jest naprawdę wielki sukces i chciałbym taki przez te lustra właśnie osiągnąć to. Jak długo będą? To wszystko zależy od tego, czy będą po prostu wisiały. Dopóki klej wytrzyma, dopóki nikt tego nie rozwali, to będą wisiały. To pierwsza tego typu akcja Jakuba, ale z pewnością nie ostatnia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.